Dzień dobry, moi drodzy. Witam was na Sycylii, dokładnie w Katanii. Stoję sobie na balkoniku. Miasto już zaczęło startować do życia, bo jest poniedziałek. Nie jestem zwolennikiem, żeby pokazywać i zaczynać odcinki od Airbnb czy od Bookingu, bo wydaje mi się, że w Europie jest na tyle rozwinięta baza noclegowa, że nie trzeba tego jakoś specjalnie prezentować na tego typu vlogach. Ale jedną rzecz chciałem wam pokazać, zanim przejdziemy do przedstawienia wam najciekawszych atrakcji Katanii. Wszystkiego tego, co powinniście wiedzieć przed przyjazdem na Sycylię. Okej, więc tak pokrótce, to jest nasz pokój hostelowy. Olek się schował pod kołdrą, bardzo dobrze. Zobaczcie, jak czadersko wygląda tu sufit. W ogóle on jest taki jakby wklęśnięty do środka, ale to, co jest jeszcze ciekawe, to fakt, że część z tych elementów jest wypukła albo jakby nałożona na to wklęśnięcie. Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć. Tam na przykład jest taki ptak, który jest właśnie cofnięty do środka versus wklęśnięty sufit. No wygląda to nieziemsko. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego w tego typu pokojach. Okej, korzystając z okazji, że wam to pokazałem, na dole ekranu wyświetli się wam jeszcze cena naszego hostelu w takim układzie od niedzieli do czwartku. Wydaje mi się, że jest to dosyć przyzwoita kwota, bazując też na tym, gdzie mieszkamy, a jest to praktycznie centrum miasta. Ale zdaję sobie sprawę, że jest to sezon mniej turystyczny, grudzień, tak czy inaczej podlinkuję wam to miejsce, jeżeli będziecie przyjeżdżać w takim okresie jak my, to wydaje się to dosyć sensowna propozycja. Tym bardziej, że w tej cenie są również śniadania, na które właśnie idę, a później już ruszamy na miasto. Jeżeli urzekła was historia naszego sufitu pokojowego, to powiemy, jaki w ogóle mamy plan na ten wyjazd, bo zrobimy z tego 3 odcinki tak naprawdę. Jak sobie spojrzycie na Sycylię z góry przez pryzmat Google Maps, to na pierwszy rzut oka wyróżniają się dwa duże miasta, Palermo i Katania. I my właśnie jesteśmy, tak jak już wspomniałem, w Katanii, czyli po wschodniej stronie wyspy. I zrobimy z tego wypadu 3 vlogi. Pierwszy poświęcimy Katanii, drugi vlog będzie poświęcony Etnie i wejściu na wulkan, a na koniec pojedziemy jeszcze do Taorminy, podobno najpiękniejszego miasteczka na Sycylii. Ponieważ są to kompletnie 3 niezależne miejsca od siebie, zrobimy taką miniserię, na którą serdecznie was zapraszam. Klasyka gatunku polega na tym, że jesteśmy w najpopularniejszym punkcie tego miasta, czyli na placu Duomo, gdzie tak naprawdę warto rozpocząć zwiedzanie. Natomiast zaczął padać deszcz, więc nawiązując trochę do takich tematów pogodowych, nie ma co patrzeć na iPhone'a i sugerować się tym, że jest na przykład słońce, bo za chwilę tego słońca może nie być. Ale korzystając z okazji, że mamy chwilę czasu, aż przestanie padać, no to krótka lekcja historii. Za moimi plecami widzicie pomnik słonia wykutego z lawy, który jest symbolem Katanii, tak samo jak postać świętej Agaty, która to jest patronką miasta i tam naprzeciwko mnie, teraz wam tego nie pokażę, bo wam pokażę, tu gdzie jest takie drzewo, znajduje się jej katedra, jakby katedra poświęcona jej osobie. Dla Katańczyków bardzo ważna postać. Historia świętej Agaty wygląda w ten sposób, że była ona poddawana przez Rzymian torturom. Chodziło o to, żeby wyrzekła się chrześcijaństwa. Jedną z takich metod było wyrywanie jej piersi. W wielu cukierniach w Katanii będziecie mogli spotkać ciastka właśnie w kształcie piersi, które jakby nawiązują do jej postaci. 5 lutego odbywa się takie kulminacyjne święto związane z jej postacią. Wtedy te relikwie są wyciągane z katedry i wystawiane na taki widok publiczny, tak to może nazwę. Mieszkańcy zbierają się tutaj na placu i wspólnie z nią, w cudzysłowie oczywiście, odbywają spacer. Więc jeżeli będziecie w tych okresach zimowych, warto wziąć pod uwagę tą datę. W międzyczasie Gośka dała się nakręcić na parasolkę, która kosztowała 4 euro. Więc chłopaki działają tutaj w ten sposób, że jeżeli pada deszcz, to sprzedają wam parasolki. Jeżeli jest słońce, selfie sticki i okulary. A jeżeli jest śnieg, to zakładam, że będą mieli też w plecaku na przykład narty. Super popularną atrakcją jest targ rybny, natomiast na pewno trzeba tutaj przyjść zdecydowanie wcześniej. My ze względu na Ola nie mogliśmy tego zrobić. Na targu jest bardzo gwarny, ale przez to też ciekawie i właśnie w ten sposób można poczuć klimat tego miejsca. Sporo rzeczy do kupienia, od ryb po jakieś owoce, głównie owoce morza, ale też możecie na przykład kupić pomarańcze czy banany. Więc mocno wam rekomendujemy, żebyście poświęcili trochę czasu po to, by pokręcić się po tych uliczkach, które zapewne się wam spodobają. No i znowu zaczęło padać. Lipa. Jakoś nie mamy szczęścia, wczoraj było mega sztosowa pogoda. No i w ogóle w tych wszystkich prognozach dzisiejszy dzień wyglądał bardzo dobrze, a jak się okazało, jest słabo. Mam już wynajęty samochód, o którym powiem wam troszeczkę później, czyli o kosztach związanych z tym wynajmem i przede wszystkim o tym, jak uniknąć depozytu, bo depozyty na Sycylii są bardzo popularne i można by tu tak troszkę nawiązać do mafii sycylijskiej, do tego, że gro tych depozytów niestety ludziom przepada, tak przynajmniej czytałem. Ja znalazłem wypożyczalnię, która tego nie wymaga i w dobrych pieniądzach opowiem wam, jak można sobie takie auto tu zabukować.
ale o tym troszeczkę później. Teraz chcemy przejść do katedry, a następnie do Teatru Rzymskiego, no ale musimy chwilę poczekać, aż przestanie padać, bo jest źle. Nocha kupuje banany. Ile wyszło? No. Euro 60. 4 banany. Ale bardzo dobrze. Wczoraj piliśmy sok świeżo wyciskany z pomarańczy za 4 euro. Taki wielki tubek był przepyszny. Dzisiaj musimy się wybrać ponownie na taki świeżo wyciskany soczek. No bo de facto teraz jest sezon na sycylijskie pomarańcze. A sycylijskie pomarańcze są znane na całym świecie, więc trzeba korzystać. Idziemy już na katedrę. Prowadzę gang słodziaków. Pierwszy słodziak i drugi. Tak, pierwszy i drugi słodziak. Zdecydowanie warto wejść na dach katedry Świętej Agaty. Za bilety zapłacicie 5 euro za osobę dorosłą. Widok nieziemski na całą Katanię, na wszystkie tutaj daszki i tak dalej. Ale jak widzicie, pada i moknę. Można też stąd super zobaczyć Etnę, no ale teraz jakby ta widoczność jest dosyć kiepska. Tak czy inaczej, rekomenduję tą lokalizację i przede wszystkim życzę Wam dużo słońca, jak będziecie w tym miejscu. Niestety deszcz nam pokrzyżował plany i inaczej to wygląda we vlogach i blogach, ale jak będziecie mieli pogodę, to na pewno warto tu zajrzeć. 5 euro to nie jest dużo za te widoki. Nasz Olek też zadowolony. Słuchajcie, musimy sobie jakoś radzić, bo pogoda jest cały czas do dupy, powiem wprost. Dlatego wspominałem wcześniej o takich słodyczach związanych z postacią Agaty i właśnie sobie usiedliśmy i będziemy konsumować coś w tym stylu i o cenach oraz smaku tego produktu opowie Wam Gosia. Ja najbardziej czekam na ten deser. Jest to cannolo, czyli ciastko z ricotto i jeszcze dodatkowo z pistacjami, bo pan się nas pytał, czy chcemy samą ricottą, czy ricottą i pistacjami, a że Sycylia słynie z pistacji, postanowiliśmy spróbować z pistacjami. Także biorę gryza i jest całkiem spore, więc dla mnie idealnie. Tropyczne. Ricotta w ogóle jest super. Jest to ciastko twarde tutaj, to nie jest mięciutkie ciastko, takie ala troszeczkę jak ciasto francuskie, więc ten brązowy jest twardy, w środku przepyszna ricotta. No idealne. Teraz robimy test ciastka Świętej Agaty i jest to ciasteczko biszkoptowe, w środku ma również ricottę jak w cannolo. A na wierzchu ma grubą warstwę lukru plus karmyzowaną wiśnię. Ma to przypominać pierś Agaty, więc spróbujemy. Ulala! Też jest magia. Szczerze mówiąc, byłam pewna, że to będzie moim faworytem, ale to ciastko jest... Ta ricotta w środku jest taka puszysta. Fajna. Naprawdę, świetne. Tylko bardzo mocno słodkie. Cannolo jest mniej słodkie. Okej, wracamy już na szlak. Jak to na wyspie, pogoda się znowu zmieniła. Teraz jest, tak jak widzicie, błękitne niebo, więc będzie szansa, żeby jeszcze trochę bardziej pozwiedzać, czyli idziemy do tych punktów, które mieliśmy wcześniej zaplanowane. Natomiast, żeby przeczekać deszcz, zajrzeliśmy do jednej z polecanych przez Was na Instagramie restauracji Drogo, bo żeby sobie kupić jakąś pizzę, makaron, nie wiem, aperola, trzeba zapłacić ponad 40 euro. Za samego aperola 10, więc jakaś... Kosmiczna cena. Jest jakaś kosmiczna, tak, jakaś kosmiczna cena, abstrakcja. Wszystkie te knajpy będziecie mieli wyróżnione w opisie filmu, więc zaglądajcie, sprawdzajcie. Każda z nich naprawdę super opiniami. My teraz udajemy się do Teatru Rzymskiego, znaną i popularną ulicą, czyli Via Etną. I tam z tyłu, za moimi plecami, w oddali właśnie widać szczyt tego wulkanu, więc też fajne miejsce, żeby pospacerować. Jest to taki w sumie chyba główny deptak, ulica Katani. O Boże! O, gdyby nie mój syn, to mi nie weszło. A tutaj jest pogoda. Pięknie. Mamy pogodę, jest pięknie, idealnie. Nie mogło być lepiej. Patrz wysoko ja. Wysoko. Tak jak Gosia powiedziała, jak jest pogoda, to jest pięknie, jest idealnie. Jest to naprawdę piękne miejsce, bo ten teatr to jeden z najstarszych zabytków w mieście. Za wejściówkę zapłacicie 6 euro. Jesteśmy w poniedziałek, więc może to jest cena poniedziałkowa. Za osobę dorosłą zdecydowanie rekomenduję, żebyście się skusili, no bo można zobaczyć to historyczne miejsce w takim pięknym wydaniu. Naokoło budynki, super to wygląda tutaj
z perspektywy właśnie tej górnej półki, na której teraz stoję. A więc standardowa procedura na każdym wyjeździe, wybieramy magnes. Nie są drogie, bo są w przedziale od 1 euro do tutaj 2. Te za 2 są takie jakieś zbajeżone. Są bardzo fajne, ale nie ma napisu Sycylia, na czym mi zależy. Są też takie charakterystyczne z Etną. Fajnie, wybieramy. Czy tam są? Jest wybór, jak zawsze, duży. 1 euro. Przebitka. Szybkim sposobem przetransportowaliśmy się na plażę, która zapewne Wam się nie spodoba, bo jest brudna, jest na niej kupa śmieci i w ogóle na tą plażę trudno się dostać, w sensie takim, że jedziecie samochodem, nie ma kompletnie zjazdów. My przeciskaliśmy się jakąś bramką, nie wiem, może źle wycelowałem. Fajnym zjawiskiem na tej plaży jest na pewno to, że możecie się przejść nią i dojść do takiego momentu, w którym będą nad Wami latały samoloty, bo jest zaraz tu na wysokości lotniska. I korzystając z okazji, że mam chwilę czasu, wróćmy teraz do samochodu i wypożyczenia samochodu, bo Sycylia rządzi się swoimi prawami, jeżeli chodzi o wypożyczanie aut. Jest to jedno z tych miejsc, gdzie bardzo dużo musicie zapłacić za tak zwany depozyt. Tak, Olo? Tak. Olo mnie tu łapie za nogę. Lubi plażę, więc niech sobie trochę pobiega. I te depozyty na Sycylii są w takich kwotach mniej więcej... O, zobaczcie. Właśnie leci tu samolot, więc mogę sobie... Jest? No jest, tak. W każdym razie. I te depozyty na Sycylii są w dosyć wysokich kwotach, bo trzeba zapłacić mniej więcej 900, 1000 do 1000, nawet 200 euro takiego depozytu za bardzo podstawowe auto. Szukałem w różnych wypożyczalniach, naprawdę. Przewertowałem to wszystko od A do Z i w takich typu rental cars, czy tych bardziej znanych, wszędzie był depozyt, no w każdej jednej. Natomiast znalazłem wypożyczalnię, w której depozytu nie ma. Jest to lokalna wypożyczalnia, czy też po prostu bardziej taka włoska. I naprawdę zapłaciłem dokładnie taką kwotę, jaka była wskazana na stronie internetowej. Była tam od razu informacja, że nie musisz płacić depozytu. To, co musiałem zrobić na początku, to z góry zapłacić za paliwo, ale pan mi ładnie zaznaczył w umowie, że ta kwota zostanie mi zwrócona w momencie, kiedy oddam auto, które będzie zatankowane do pełna. Kwota mojego wypożyczenia wyświetli się teraz na ekranie. Uważam, że bardzo przyzwoita opcja. Dodatkowo dokupiłem do tego fotelik dla dziecka, który miał dosyć wysoki udział w tej wartości, bo za taki fotelik trzeba było zapłacić 24 euro, więc sporo. A plaża, raz jeszcze, szeroka, piaszczysta, ale naprawdę bardzo mocno zaśmiecona. Mi się tu kompletnie nie podoba. Pełno po prostu śmieci, butelek. Dramat. Sam plastik. I to się tam tak ciągnie, zobaczcie, aż do tych palemek w oddali, które de facto wyglądają fajnie. Tak samo jak ta cała linia brzegowa, ale śmieci psują ten urok, niestety. Trochę podobnie jak w Neapolu, bo tam też byłem kiedyś, sytuacja identyczna. Jest to spowodowane walką tak zwanej mafii śmieciowej z rządem włoskim. Nie znam dokładnie genezy tego konfliktu, ale w tym regionie południowych Włoch temat śmieci jest dosyć skomplikowaną sprawą, jeżeli chodzi o kwestie takie stricte przekrętowe. Gonia, jak Ci się podoba plaża? Bardzo brudno jest. Znaczy, samo powiedziałem. Ja rozumiem, że to woda w życiu, ale na przykład no, tu jest but. Ktoś powinien mimo wszystko dbać o tą plażę, skoro jest to no, główna plaża Katani, tak, publiczna, więc ja rozumiem, że jest poza sezonem, ale mimo wszystko tutaj turyści również przychodzą, tak jak i my w grudniu, więc no średnio to wygląda. No i właśnie taki Olek łapie jakieś kawałki plastiku i się tym bawi. Oluś, to są śmieci, nie wolno. No, tylko muszelki wrzucamy. I uwaga, żeby cię woda nie złapała. No nie podchodzimy. Ale ładny kolor wody mimo wszystko, jak jest słoneczko. Taki turkusowy bym rzekła, więc fajnie. Sądzę, że tutaj we wrześniu albo nawet w październiku to by było super przyjechać, bo było o wiele cieplej. A w grudniu no nic, u nas zasypało śniegiem, więc nie możemy się spodziewać, że tutaj się poopalamy. Tak jak gdzieś przeczytałam na jednym vlogu, że w grudniu można się poopalać. No nie, nie można. Jesteśmy znowu na targu rybnym, dlatego dlaczego tak się stało, zaraz powiem Wam o tym Kuba.
No i zamówiliśmy sobie caponatę, czyli warzywa w sosie pomidorowym i taką sałatkę z ośmiorniczką i to jest chyba ananas. Zaraz zobaczę, czy to jest ananas albo jakieś inne warzywko bądź owoc. Ziemniak. Hit. I czekamy jeszcze na rożka z ośmiorniczkami, krewetkami w tempurze. Także będziemy zaraz kosztować. Rożek jest przepyszny. Są to takie smażone na głębokim oleju malutkie owoce morza, ośmiorniczki, krewetki, serdynki. Przepyszne, świeżutkie. Jestem zachwycona. Koszt to 10 euro za taki rożek, więc nie uważam, że jest to jakaś wygórowana cena, ale warto spróbować. Podeszliśmy pod takie bardzo popularne termy rzymskie, które niestety są nieczynne. A wracając do tego, o czym wspomniała Gosia, nagrywamy drugiego dnia. Wczoraj po tej plaży wróciliśmy już do domu, jeszcze troszkę materiału zebrałem, ale stwierdziłem, że dokończę to dzisiaj, bo tak naprawdę nie udało mi się wejść na Etnę. Niestety pogoda dramatyczna, cały czas padało. Zajrzałem sobie też na Mountain Forecast, zobaczyłem, jak wygląda sytuacja. Wiatr 80 na godzinę, więc totalna padaka. I taka sytuacja utrzyma się aż do piątku, ale nas już tu niestety nie będzie. Szkoda, bo byłem bardzo mocno nastawiony na Etnę. W sumie z tych wszystkich miejsc, które sobie tu zaplanowaliśmy, no to Etna była takim, który bardzo chciałem zobaczyć. Ja lubię trekkingi, lubię wchodzić na różnego rodzaju wyżyny, tak to nazwę. Miałem kiedyś przyjemność być na Teide, oglądać stamtąd wschód słońca, niezapomniane przeżycie i bardzo chciałem wejść na Etnę, no ale nie moja wina, taka pogoda, trudno. Idziemy jeszcze do kilku fajnych miejsc w Katanii, korzystając z okazji, że mamy kawałek dnia i w sumie się nawet rozpogodziło, ale nawet tu bardzo wieje, a jutro Taormina, więc fajna lokalizacja i tam spędzimy cały Boży dzień, a jak na razie pogoda zapowiada się naprawdę dobrze. Kolejnym takim zabytkowym punktem jest zamek, który nazywa się Castello Ursino. Nazwa na ekranie, żeby mnie tu nikt nie poprawiał, jeżeli chodzi o wymowę, poprawność jej wymowy. Jest to zamek z XIII wieku, za bilety zapłacicie 10 euro za osobę dorosłą. Jest z nim związana ciekawa historia, ponieważ podczas erupcji Etny w 1669 roku lawa podeszła aż do tego zamku, ogólnie też przesunęła linię brzegową o ponad kilometr. Fajne miejsce, przyjemnie się tu spaceruje. Mnie zachwyciły przede wszystkim kaktusy, które rosną vis-a-vis wejścia do tego zamku. Jeżeli lubicie historię, to za moimi plecami znajduje się klasztor Benedyktów w Katanii. Jest to taki klejnot późnego baroku sycylijskiego, oczywiście wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drugi co do wielkości klasztor, jeżeli chodzi o Europę, zaraz po klasztorze Mafra w Portugalii. Dzisiaj jest on siedzibą nauk humanistycznych w Katanii. Zaraz obok mnie znajduje się jeszcze kościół świętego Mikołaja, więc będąc w okolicy albo w ogóle tu w klasztorze, pamiętajcie, żeby zajrzeć też do niego, do środka. I teraz taką mam czapę, bo zimno. W nocy już jest chłodno w grudniu. Pomimo tego, że jest jakieś takie 15 stopni, 14, to jest wiecznie. Wieje tu między tymi kamienicami. Mieliśmy lekką rozkminkę związaną z tym, czy pokazywać wam jeszcze kolejne miejsca historyczne, których de facto w tej niepogodzie nie udało nam się zaliczyć. Więc na dole w opisie filmu mapa wszystkich miejscówek, wszystkich tych, które sobie wypisaliśmy, które wam polecamy. Natomiast tu dla was informacja, jak dobrze zaplanować sobie takie wydatki stricte kulinarne w Katanii, bo jak widzieliście wcześniej, wyjście do restauracji jest tragicznie drogie. Naprawdę, pokażę wam teraz rachunek i zobaczcie, że sam aperol kosztował 10 euro, pizza spora, ale to co mega istotne, to fakt, że za serwis, czyli za to, że usiedliśmy przy stoliku, musieliśmy zapłacić 2,5 euro za osobę, łącznie z olkiem, więc jest to mega duży wydatek. Sam obiad 43 euro, bardzo wysoka kwota na naszą trójkę, no to już macie prawie 200 zł. Wydaje mi się, że są to ceny no trochę nieadekwatne do tego, co w ramach takiej opłaty dostajecie, pomimo faktu, że pizza była wzorowa, jest pyszna, jak wszędzie we Włoszech. Bardzo mocno sugerujemy, żebyście jednak szli w takie tematy fast foodowe. Sorry, że to powiem, nie jestem fanem fast foodów. Natomiast te fast foody we Włoszech wcale nie są takie złe, bo możecie sobie wyciągnąć dobrą pizzę, możecie wyciągnąć sobie panini, czyli taką kanapeczkę, którą Gocha bardzo mocno rekomenduje. Jedliśmy ją już dwa razy i zaraz wam chwilę o niej opowiemy. Popularnym typowym fast foodem na Sycylii jest panini, czyli taka kanapeczka z szynką prosciutto i dodatkami. Ja sobie dobrałam pomidora, rucolę i cebulkę oraz mega, mega ostry sos.
Jest świetna, kosztuje 4 euro i naprawdę jest warta spróbowania. To jest coś, co naprawdę musicie spróbować, będąc na Sycylii. Jeszcze jeden ważny temat. Groknajp jest otwierany późno wieczorem i to ma związek też z przygotowywaniem pizzy. Jeżeli będziecie nastawieni na to, żeby zjeść sobie tu pizzę, to nie zamawiajcie jej w trakcie dnia. Dlaczego? Dlatego, że piece do pizzy w takiej pogodzie jak tu na Sycylii, kiedy mamy bardzo wysoką temperaturę, nie są odpalane w południe, byłoby to zabójstwem dla kucharza w takiej pogodzie. Jest robione w godzinach, kiedy to słońce już trochę zachodzi, właśnie po to, żeby uniknąć wysokich temperatur na kuchni. Więc jeżeli zamawiacie taką pizzę o godzinie 12-13, to pewnie będzie to przygotowana potrawa z dnia poprzedniego. Sugerujemy, żeby jadać wieczorami, późnymi wieczorami, bo te piece rozgrzewane są w takich godzinach popołudniowych i wtedy będziecie mogli skosztować faktycznie przepysznej pizzy. Tymczasem raz jeszcze Via Etna. Jak widać, tu się wszystko już szykuje do świąt. Popularna knajpeczka, gdzie de facto znajduje się taki hotel, nie? Gonia? Hostel? Hotel? Hotel. Gdzie też warto wejść na górę i tam jest fajna knajpeczka z widokiem na Etnę. Niestety nam się nie udało tego zrobić, było to miejsce zamknięte, ale mocno polecane, bo fajnie z niego widać wulkan, szczyt. Tak. Temperatura 15-taczek, jak słońce przypieka, spoko. Czuć to ciepło w grudniu. No ale jak już trochę zawieje wiatr, to trzeba zakładać czapkę, gośćka mi ją da, bo mam katar. Coś mnie trafiło i lepiej unikać jakiegoś mocniejszego przeziębienia. O, a tu jeszcze śmieci, czyli bardzo klasyczny przykład tego, co będziecie mogli spotkać na ulicach Sycylii. Słuchajcie, dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym odcinku były dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka Sycylii. Ciao!